Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 22 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek pomódmy się słowami psalmu 13. Jak długo Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał, dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił? Spojrzyj, wysłuchaj, panie mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął na śmierć, by mój wróg nie mówił: Zwyciężyłem go! Niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieje, a ja zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się cieszy me serce z Twojej pomocy. Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Mojżesz z wielkim oporem przystał do propozycji Boga i podjął się zadania pośredniczenia między Bogiem a Izraelitami. Historia nabiera dramatyzmu. Faraon nie zna Boga, bo sam siebie uważa za bóstwo i stawia opór Bogu oraz jego prorokowi Mojżeszowi. Napięcie narasta to bardzo ciekawa historia. Przeczytajmy księgę wyjścia, rozdziały od 5 do siódmego. Potem udali się Mojżesz i Aaron do Faraona i powiedzieli mu Tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci. Faraon odpowiedział. Kimże jest pan, abym miał usłuchać jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam pana i nie wypuszczę Izraela. Rzekli: Bóg Hebrajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść trzy dni drogi na pustynię i złożyć ofiarę panu, Bogu naszemu, by nas nienawidził zarazą lub mieczem. Na to odpowiedział im król egipski. Dlaczego to, Mojżeszu i Aaronie, chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót. I powiedział jeszcze faraon: Oto lud kraju teraz jest liczny, a wy odciągacie go od pracy. Tego samego dnia taki rozkaz wydał faraon nadzorcom robót ludu i pisarzom: Nie będziecie nadal dostarczać ludowi słomy do wyrabiania cegły jak poprzednio. Odtąd niech sami starają się o słomę. Wyznaczycie zaś im tę samą ilość cegieł, jaką wyrabiali dotąd, nic im nie zmniejszając. Ponieważ są leniwi, przeto wołają, pójdźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Praca tych ludzi musi się stać cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom. Wyszli więc nadzorcy robót ludu wraz z pisarzami i ogłosili ludowi: Tak rozkazał faraon. Nie dostarczę wam więcej słomy. Sami rozejdźcie się i zbierajcie słomę, gdzie ją możecie znaleźć. Mimo to nic nie będzie odjęte z nakazanych świadczeń. I rozproszył się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścierni zamiast słomy. Nadzorcy zaś robót przynaglali, mówiąc: Winniście wykonać w każdym domu codzienną swą pracę, jak wtedy, gdy słomy wam dostarczano. Bito pisarzy spośród Izraelitów, których nadzorcy robót faraona ustanowili nad nimi, mówiąc: Czemu nie wykonaliście powinności waszej co do cegieł ani wczoraj, ani dzisiaj, w tej mierze, jak poprzednio? Pisarze zaś spośród Izraelitów przybyli do faraona i narzekali, mówiąc: Czemu w ten sposób postępujesz z twoimi sługami? Nie dają teraz słomy sługom twoim i mówią nam: Róbcie cegły. I oto słudzy twoi są bici i winę przypisuje się ludowi. Faraon im odpowiedział: Jesteście bardzo leniwi i dlatego mówicie: Chcemy wyjść, by złożyć ofiarę Panu. Teraz idźcie, ale do pracy. Nie otrzymacie słomy, ale dostarczycie taką samą ilość cegieł. Położenie pisarzy Izraelitów stało się rozpaczliwe z powodu rozkazu: Nie umniejszajcie dziennego wyrobu cegieł. Gdy wychodzili od faraona, spotkali Mojżesza i Aarona, którzy na nich czekali, i powiedzieli do nich: Niechaj wejrzy pan na was i osądzi. Gdyż naraziliście nas na niesławę u faraona i jego dworzan, wkładając miecz w ich rękę, aby nas zabijali. Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana i powiedział: Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, by przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym ludem. A ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu. Pan rzekł wtedy do Mojżesza: Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi: zmuszony siłą wypuści ich, i zmuszony siłą wypędzi ich ze swego kraju. Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: Jam jest Pan. Ja ukazałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im. Ponadto ustanowiłem też przymierze moje z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze. Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli nadmiernie robotami. I wspomniałem na moje przymierze: Przeto powiedz Izraelitom, ja jestem Pan, uwolnię Was od jarzma egipskiego i wybawię Was z niewoli, i wyswobodzę Was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie Was za mój lud, i będę Wam Bogiem. I przekonacie się, że ja, Pan, Bóg Wasz, Uwolniłem Was spod jarzma egipskiego. Potem wprowadzę Was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją Wam na własność. Zaiste, Ja jestem Pan. Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, ale nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót. Pan powiedział do Mojżesza: Idź i powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Mojżesz wymawiał się przed panem, mówiąc: Jeśli Izraelici nie chcą mnie słuchać, jakże faraon będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia trudność? Pan przemówił do Mojżesza i Aarona, i dał im rozkaz dla Izraelitów i dla faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej. Oto naczelnicy rodów, synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch i Pallu, Chesron i Karmi. To są rodziny Rubena. Synowie Symeona. Jemuel, Jamin, Ochad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. To są rodziny Symeona. Oto imiona synów Lewiego z ich rodzinami. Gerszon, Kechat i Merari. Lat życia Lewiego było 137. Synowie Gerszona, Libni i Shimei, według ich rodzin. Synowie Kechata, Amram i Yishar, Hebron i Uziel. A lat życia Kechata było 133. Synowie Merariego, machli i muszi. Oto rodziny Lewiego według ich rodowodów. Amram wziął za żonę ciotkę swoją, Jokebet, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. A lat życia Amrama było 137. Synowie Ishara, korach, Nefeg i zikri. Synowie Uziela, Miszael, Elsafan i Sitri. Aaron wziął za żonę Elżbietę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona, która mu urodziła Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara. Synowie Koracha: Asir, Elkana i Abiasaf. Oto rody Korachitów. Eleazar, syn Aarona, Wziął za żonę jedną z córek Putiela, a ona urodziła mu Pinhasa. To są głowy rodów lewickich według ich rodzin. Oto Aaron i Mojżesz, do których właśnie rzekł pan, wyprowadźcie synów Izraela z Egiptu według ich zastępów. To oni przemawiali do faraona, króla egipskiego, by wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Oni, Mojżesz i Aaron. Gdy pan przemawiał do Mojżesza w ziemi egipskiej, powiedział mu wtedy pan: Ja jestem pan, powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci powiedziałem. A Mojżesz tak się tłumaczył przed panem: Oto mówienie sprawia mi trudność, jakże więc faraon zechce mnie słuchać? Pan odpowiedział Mojżeszowi: Ja cię uczynię jakby bogiem dla faraona, a Aaron, brat twój, będzie Twoim prorokiem. Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat Twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Ja zaś uczynię nieustępliwym serce faraona i pomnożę moje znaki i moje cuda w kraju egipskim. Faraon nie usłucha was, to też wyciągnę rękę moją nad Egiptem i wywiodę z Egiptu moje zastępy. Mój lud, synów Izraela, z pośrodka nich, wśród wielkich kar. I poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę przeciw Egiptowi i wyprowadzę z pośrodka nich Izraelitów. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakazał uczynić. Mojżesz liczył sobie osiemdziesiąt lat, aaron zaś osiemdziesiąt trzy kiedy przemawiali do faraona. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Jeśli faraon powie wam tak, uczyńcie cud na waszą korzyść, wtedy powiedz Aaronowi: Weź laskę i rzuć ją przed faraonem, a przemieni się w węża. Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i uczynili tak, jak nakazał pan. I rzucił Aaron laskę swoją przed faraonem i sługami jego, a zamieniła się w węża. Faraon również kazał przywołać mędrców i czarowników, a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swym zaklęciom. I rzucił każdy z nich laskę, a zamieniły się w węże. Jednak laska Aarona połknęła ich laski. Mimo to serce faraona pozostało uparte, i nie usłuchał ich, jak zapowiedział pan. Rzekł pan do Mojżesza: Serce faraona jest twarde. Wzbrania się wypuścić lud. Idź do faraona rano, gdy wyjdzie nad wodę. Pośpiesz mu na spotkanie na brzeg Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża. Powiedz mu, pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z rozkazem. Wypuść lud mój, by mi oddał cześć na pustyni. Oto dotąd nie posłuchałeś mnie. Tak mówi Pan. Po tym poznasz, że ja jestem Panem. Oto laską, którą mam w ręce, uderzę we wody Nilu, a zamienią się w krew. Ryby Nilu wyginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń, także Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu. Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Aarona: Weź laskę swoją i wyciągnij rękę nad wody Egiptu, nad jego rzeki, i nad jego kanały, i nad jego stawy, i nad wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamienią się w krew. I będzie krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach faraona i sług jego. A woda Nilu zamieniła się w krew. Ryby w Nilu wyginęły, a Nil zaczął wydawać przykrą woń, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Krew była w całym kraju egipskim. Lecz to samo uczynili czarownicy egipscy dzięki swym zaklęciom. Uparte więc pozostało serce faraona, i nie usłuchał ich, jak to pan zapowiedział. Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do serca. Wszyscy egipcjanie kopali w pobliżu nilu, szukając wody do picia, bo nie mogli pić wody z nilu. Upłynęło siedem dni od chwili, gdy pan uderzył w nil. Wtedy rzekł pan do Mojżesza. Idź do Faraona i powiedz mu, to mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył, a jeżeli ich nie wypuścisz, to dotknę cały kraj Twój plagą żab. Nil zaroi się od żab, wejdą do pałacu Twego, do sypialni Twojej, do łoża Twego, do domów sług Twoich i ludu Twego, jak również do Twoich pieców i do dzież Twoich. Żaby wśliznął się i do ciebie, i do twego ludu oraz do twoich sług. Autor listu do Hebrajczyków wyjaśni nam różnicę pomiędzy kapłaństwem Aaronowym a kapłaństwem Nowego Przymierza. Przeczytajmy rozdział 7, wersety od 11 do 28. Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał prawo z nim związane, to jakaż była potrzeba ustanawiania jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona. Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że nasz pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka jest ustanowiony inny kapłan, który stał się takim nie według cielesnego przepisu prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Dane mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Zostaje przeto usunięte poprzednie prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności. Prawo nie doprowadziło niczego do pełnej doskonałości, a było wprowadzeniem lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga. Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się kapłanami, ten właśnie przez przysięgę tego, który do niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował, ty jesteś kapłanem na wieki. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia arcykapłanem syna doskonałego na wieki. Dziękuję za wspólną podróż przez Biblię w rok. Zapraszam na jutrzejszy odcinek. Zostańcie z Bogiem.